Dzień dobry, Mońki. Dzień dobry. W końcu, nie? Tego w Mediacesie jeszcze nie grali, żeby taka obsuwa była na imprezie, co? Nie. Była kiedyś, czy nie? Nie. Bo nie było koncertu rockowego, słuchajcie. A na porządnym koncercie rockowym obsuwa być musi. Bo jak jej nie ma, to znaczy, że coś się wykrzaczy na pewno. Słuchajcie, ale już tak całkiem serio. Ci, co z Moniek tam trochę może starsi, czyli w moim wieku, to pewnie mnie znają, nie wiem, czy poznają. Artur Szydłowski. Jeszcze jakiś czas temu mieszkałem tutaj na stałe, może trochę dłuższy czas, a teraz przyjeżdżam sobie od 2 lat dosyć często tutaj do wieści, do Mediateki głównie, cyklicznie, po to, żeby pomagać tutaj moim koleżankom, dzieciakom i w ogóle no, ludziom z Moniek, moim ziomkom, że tak powiem, realizować przeróżne fajne projekty, koncerty i takie różne rzeczy. A dzisiaj przywiozłem drugi swój projekt, po tym wiosennym koncercie, ta sama chwila, trochę innym, czyli półfinał rokowań 2024! Yeah. Organizatorem tego przeglądu jest to największy przegląd rokowy w województwie podlaskim. Jest to przegląd wojewódzki dla zespołów rokowych w formie konkursowej, kilkuetapowy. O tym powiemy później, ale organizatorem tej imprezy jest jeszcze aktualnie Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku. To tak, mamy wielu partnerów. Dzisiaj najważniejszym jest oczywiście Biblioteka Publiczna w Mońkach i Mediateka i osoba pani dyrektor Wiesławy Filipkowskiej, którą tu zapraszam do mnie serdecznie na scenę teraz. Trzeba było od razu Zbyszka za rękę złapać. Panie burmistrzu, zapraszam serdecznie. Ja sobie pozwalam po imieniu, bo znamy się również prywatnie. Zbyszek pomagał mi właśnie przy tym moim pierwszym autorskim koncercie wiosennym. Także wiem, że jest to człowiek, który ma serce otwarte dla kultury i dla sztuki. Z tego zamotania zapomniałem, że z Wiesią nie widziałem się jeszcze dzisiaj. Ale ja tu jestem od wczoraj, od godziny 12 przygotowywaliśmy scenę, także wybaczcie. Posłuchajcie. Dzięki uprzejmości tych oto państwa mamy obiekt, mamy gościnę. Podoba się zespoły? Tak! Fajnie. Po raz pierwszy chyba na półfinale rokowań scena też wygląda tak, nie? Jak tutaj. Ale to zaraz zobaczycie, mówię do tych, którzy przyszli jako widzowie i słuchacze, bo tego jeszcze nie widać, a za chwilę to widać będzie. Ale na razie jako gospodarzom obiektu przekażę mikrofon pani Wiesi i panu burmistrzowi. Proszę bardzo. Na to, proszę państwa, nie byłam przygotowana. Rock and roll, no to nie można być przygotowana. Ale właśnie obsuwa to jest to hasło, tak? Nie no, cieszę się bardzo z waszej obecności. To jest faktycznie coś, czego jeszcze w Mediatece nie grali. Znaczy grać 2 razy roka, tylko... Rozumiem. Nie, tak. To nie były półfinały wojewódzkie. To były nasze zabawy, że tak powiem. Pojedyncze zespoły grały swoje koncerty. Także mogę tylko powiedzieć, że cieszę się bardzo. Ja też się bardzo cieszę, życzę wam akurat wielu wrażeń, a zresztą tutaj pod batutą powiem Artura jest wszystko. Wrażeń nie zabraknie na pewno, to ja gwarantuję, słuchajcie, zostańcie do końca. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Wiesiu, dziękuję Zbyszku. Zapraszam na miejsca, na widowni. A teraz lecimy dalej. O sponsorach, partnerach dalszych, medialnych i tak dalej opowiem później, będzie na to czas. Dzisiaj jeszcze opowiem o tym, co ustawowo muszę przedstawić, bo zespoły o tym wiedzą, wiedzą o co walczą, w jakich etapach i tak dalej. Publiczność moniecka może nie do końca. Rokowania odbywają się zawsze od wiosny do jesieni, w każdym roku już od lat. Ilu? Romek? Nie przypomnę sobie w tej chwili. To jest 9. edycja, czyli 8 lat za nami, 9. za rok, czyli mamy co? Jubileusz 10-lecia. Nie ukrywam, że przygotowuję się już do niego, że marzę o tym, żeby ta 10. edycja... Sorry, to nie mój mikrofon, przepraszam. To nie będziemy przestawiać. Jestem? Okej. Okay. Bartuś kompresora więcej chyba. 10. edycja, myślę, że będzie inna, lepsza. Tutaj siedzi mój kolega, mentor, kiedyś opiekun, słuchajcie, bo on się normalnie nami opiekował. Jacek Rzędzian, Żaba tak zwany, dyrektor festiwalu Rok na Magnie. Dzisiaj będzie jurorem z ramienia Mediateki w Mońkach. Tak,
To ja do niego chodziłem, zamiast do kościoła, to w niedzielę do niego o 13 nas zapraszał i myśmy tam przychodzili. Ja, obecny dyrektor tutaj zespołu szkół, czyli Faja, grający wtedy ze mną w zespole, gitarzysta i tam jeszcze kilku kolegów i Żaba nam tam pokazywał te czary mary. A tu demo intompet, a tutaj coś z metaliki tam starego, a tutaj kubek, który tam gdzieś Hetfield ze sceny zgubił w Chorzowie. Tak było? Iggy Pop. A, Iggy Pop, przepraszam, tak. Prosto mi do ręki go podał. Tak, podał do ręki, tylko że potem z tej ręki Jackowi 20 zaraz chciało go wyrwać. To ten kubek wyglądał, słuchajcie, jak taki ten, słoneczko takie. Tak, takie artefakty nam Jacek pokazywał, ale oprócz tego na przykład pożyczał mi swój bas, bo miał najlepszy bas w Mańkach w pewnym momencie, grając w USA, takiego niemieckiego akszyna. Ja miałem Jolanę Iris, taką czeską 30-letnią, to na próbach ćwiczyłem, no ale jechać na wiosnę muzyczną w Białymstoku to tak średnio, nie? Mówię, pożyczysz? Bierz! Jacek Rzędzian, juror z ramienia Mediateki, trzecim jurorem, a drugim przedstawicielem PIK-u będzie dzisiaj Michał. Michał, jesteś? Halo? Michał, wokalista, muzyk zespołu Namot. Namot trenuje, że jak ktoś nie wie, w Mońkach, w Monieckim Ośrodku Kultury, w tych czeluściach, w Hadesie. Uczulam na tą nazwę, polecam gorąco posłuchać na Bandcampie. Nie ma ich na Spotify, ale warto znaleźć na Bandcamp. Moim zdaniem jedna chyba z najlepszych takich czołowych kapel metalowych, progresywnych w Polsce, ale nie progresywnych jak Bright Ophidia czy Riverside, zupełnie innych. Także Michał będzie trzecim jurorem, drugim z ramienia PIK-u. No i tak to się przedstawia, a przed nami dziś wystąpią Militias, Suwałk, yeah. Rusty Dusty, Radioaktywni, Madek, Sunsucker, yeah. I G-Fact. A na koniec, w trakcie kiedy jury będzie musiało obradować, będzie oczywiście niespodzianka, to nie będzie, ale atrakcja Gwiazda Wieczoru, Seks Bomba! Yeah. To za chwilę, no a teraz o te w przyszłości 5000 za pierwsze miejsce, 3000 za drugie i 2000 za trzecie miejsce w finale powalczy pierwszy zespół, czyli Militia! I'm not afraid to die.
Jej! Można jeszcze na chwilę technicznego? Nie można. Nie znam cię, znają, znam. Powoli, powoli.
trochę spódnie jeszcze kawałek. Przygotowaliśmy taki w miarę spokojniejszy materiał jak nasz, nasz zespół. I teraz będzie... Właściwy. Tak, będzie nasz ulubiony kawałek do grania. I dzięki. Dzięki wszystkim, że jesteście. Ale widać, że jestem zdenerwowany, co?
czasie powiem, że jeżeli ktoś chciałby jeszcze nas posłuchać, to ma świetną okazję, świetna oferta, nie do odrzucenia, bo oczywiście jest od nas. Jutro w Łomży, w Miejskim Ośrodku Kultury, w Łomży, powtarzam, gramy koncert razem z zespołem ze przyjaźnią Eclipse Light, więc jeżeli ktoś byłby chętny i miał czas, nie miał co robić, to zapraszamy bardzo chętnie. Tak, zapraszamy, a teraz nasz kawałek Narkosny. Tam sam.